My dziwimy się. Naturalnie, że my się rozwijamy jako liga, jako ekstraklasa. Dlaczego? Pięknie to jest pokazane. Coraz lepsi komentatorzy, lepsi eksperci, lepsze powtórki. No ale nie, ale słuchaj, lepsze powtórki. Mateusz, to teraz weź w Polsce piłkarzy na obóz, gdzie to wszystko, wiesz, jak poszło. Media, specjalistyczne. Tomek, paru by się lepiej czuło. Ale poczekaj, te kamizelki. Przyszło dwóch chłopaków, trenowaliśmy trzy dni, dosyć dosyć intensywnie. To było nawet za trenera Wieczorka, byliśmy w Czechosłowacji. Ja wam powiem tak, wszedłem na pierwszy... takiego kraju. No. Wróciłem teraz z Madrytu, byliśmy z tej szkoły trenerów, byliśmy na negocjujesz? Wiedzie 5 dni. Tak. Negocjujesz, tam nie idzie. Ale ze szkołką z Madrytu. Jednak to kilka razy brakło. Ja wyjeżdżałem z Górnika w 97 roku do Niemiec, uwierzcie mi. Era mezozoiczna. Ale poczekaj, telefon miałem Ery, posłuchajcie, właśnie się coś będzie, telefon miałem Ery, Philipsa, gdzieś pamiętam, to był jak cegłówka, antena, jak wyczekałem, to z autobusu wychodziła przez dach, ja wjechałem do Niemiec, a wszyscy z takimi małymi, to wiesz, ja wyglądałem w ogóle jak kosmita już z tym samym telefonem. I nie? Tak zostało. I gdzieś, pod chwilę. Ale jest teraz ten młody w Legii, drugi lewonożny, jak on się nazywa, w polu co gra. O kim mówisz? No w Legii Warszawa. Wiem, czasami... Szymański? Szymański. Ja wam powiem tak. Fajny... Dajesz mi zagadki, go rano, niedziela. Ale poczekaj, ty ty oglądasz sztuki walki KFC, jak ja to mówię. Znaczy ja UFC, ty może byłeś w KFC. Na skrzydełkach pikantnych. Dzisiaj kafe futbolowy stand-uper Tomasz Hajto i nasz stały Romek, ekspert. I Romek Raper. I nasz stały Raper. Ekspert Roman Kołtyn. Pana na poważnie. Roman Kołderka. O, właśnie, był perełka w bramce Górnika Złotoryja, teraz Roman Kołderka. Nie, no bo dzisiaj cały czas z tą Kołderką mówi, tak? Dobrze, tak? Za krótka, a potem mówi, że w ogóle nie mamy panowie, Kołderka. Panowie, no to słuchajcie, kończymy cytując tutaj trenera z Morąga, nie szukajmy zakrętów, ani w szatni, ani w życiu. Jedziemy z nimi, za meldunek. Numer jeden się liczy, o czym ty mówisz? Kochany, kto pamięta drugiego, tylko biedne kraje pamiętają, że szóste miejsce. Nie, no przed chwilą pan Adama na wokę chwalił za ćwierćfinał, a teraz pan mówi, że to się nie liczy. Chwileczkę, ja powiedziałem, że wyjście z grupy, tu mówiłem, wyjście z grupy jest sukcesem. Oman, Kołtoń. W młodzieżowym design. Mam nadzieję, że za tydzień już pod krawaty. Nie, jeszcze mam parę koszulek. Masz jeszcze? Tak. Aha, dobrze. Żegnamy Państwa. Dobrej niedzieli. Życzymy kafe futbol w każdą niedzielę o 11. Tomasz Hajto, dzień dobry. Dzień dobry. Poważny pan Tomek. I Roman Kołtyn, człowiek, który no tutaj przebija Macadamian Girl, ma fashion i wszystkie inne liderki. Nie, umówmy się, szedłeś do Schalke jako rezerwowy. No, szedłem do Schalke, nie wiem, czy chyba miałem być zmiennikiem, no, ale sobie tak przyszedłem, mówię ty. No. Ale mówi tak, zmiennicy, obejrzałem 10 odcinków polskiego serialu. Cztery sezony. No i tak. Notabene strzeliłem bramkę samobójczą właśnie, bo mi się to kolano zablokowało w meczu z FC Köln. Możecie sprawdzić. Wygrywaliśmy 2-0 w 80. Tak, zaraz pędzimy, sprawdzimy. W 7 minucie, ty to pamiętasz, więc nie musisz sprawdzać. Nie bądź uszczypliwy przed świętami. Spokojnie, mamy jeszcze tydzień do świąt. Ja specjalnie oglądałem ostatnie spotkanie Ligi Włoskiej, żeby zobaczyć kogo na obejrzałem, panie. Powiem ci. Mati, jeszcze jedno zdanie o tej konkurencji w Sampdorii. Zapata. My tak łatwo mówimy Zapata. Ja rozmawiałem z Kownackim. Mówi tak, ja nie widziałem tak silnego fizycznie piłkarza w życiu. W życiu. A Kownacki dużo widział, bo był na turnieju Euro, grał w pucharach europejskich, trenował z różnymi piłkarzami w Polsce, prawda? Dziś mówi tak, tak siła fizyczna mówi, tak się zastawia, że ja po prostu... Kownacki jest zupełnie innym piłkarzem. No, Romek, no, on ma udo jak Dom Bartek. Słuchaj, jedna rzecz. On jest piłkarzem, który jest własnością Napoli. To jest robimy to. Robimy to. Truskawka TV. Truskawka TV i 10 wież. Proponowałbym 60 tysięcy ludzi było na trybunach, się nie zaczerwieniłem. Prezentacji, gdzie komentowałeś, mówisz do Kamika Glika, ustaw się bokiem, nie iść na raz i tak dalej. Ja myślę, czy się żartujesz teraz, czy poważnie mówisz? Nie, poważnie mówię. Mati, ja mówię poważnie, bo do czego zmierzam? Bo łatwo Dekalog hajty. Wszystko, niech to się nazwę można wymyślić przez internet. Twitter zaraz podpowie dokładnie. Twitter jest niemożliwy. Twitter od razu reaguje. Twitter podpowiada. Jest już tutaj jakby kilka koncepcji, jak nazwać, Tomek, ten zestaw twoich ćwiczeń dla obrońcy. Na przykład pojawiła się taka bardzo ciekawa nazwa.
Paleta czy Pauleta zagrań defensywnych? cały czas, mam wrażenie, do odgrzewanych kotletów i kogoś zakompleksionego, kto nie, to nie, napisał. Nie, nie, to chodzi, z dystansem, z uśmiechem, sam powiedziałeś. 62 mecze reprezentacji? Są. 50 dobrych? Na pewno. 5 bardzo dobrych? Myślę, że tak. 3 przeciętne? 4 słabe, tak? No jeden bardzo słaby. No, ale tak poleciłbym jemu temu, co to napisał, żeby jeszcze raz ten mecz oglądał. I zobaczył, kto zawinił przy bramkach, bo tak trochę tam i ominęliśmy wiceprezesa, i ominęliśmy kogoś tam jeszcze, także... Ja ten mecz oglądałem parę razy. Dobra, myślę, że ominęliśmy mocno Wałdocha. Ja powiem szczerze tak, żeby popełnić błąd, trzeba tam pierwszy jechać. Ale to było dobre, ładne to ci wyszło. Ominęliśmy wiceprezesa. No tak, żeby... Trzeba być z przodu, jak się wygrywa i też trzeba umieć coś powiedzieć po porażkach. Spokojnie, dystans. Ja mam dystans, jakbym nie miał dystansu, to bym wyszedł z programu. Dzisiaj jesteś panem ekspertem, już się w ogóle niczym nie przejmuj. Słuchaj, czy to jest Birmingham albo Norwich, czy inne kluby? To nie jest Birmingham, nie, jest to Norwich City i jest to Nottingham Forest. No to widzisz, straciliśmy 30 sekund niepotrzebnie. No bo nie. No dobra, niech wam będzie, Krystian, z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie od starszego kolegi, pana Tomasza Hajty. Cześć Krystian, jedno pytanie mam. Czy jak cię motywuje ta sytuacja z finałów Mistrzostw Europy w Polsce, kiedy nie zagrałeś żadnej minuty u siebie w kraju? No przede wszystkim przeciwko Anglikom, gdzie na pewno chciałeś się w takim spotkaniu pokazać. Czy motywuje cię do tego, żeby wszystkim powiedzieć, nie, myliliście się, ja jestem na tyle dobry, że powinienem grać i powinienem być pierwszoplanową postacią na tych mistrzostwach w Polsce? Chyba bardziej myślałem nad tym w trakcie tych mistrzostw, jak było zagrać w pierwszym meczu. Motywowałem to, żeby zagrać w drugim meczu. Czekaj, bo chyba PZPN zakłóca. Do wielkiego klubu mówi, że trener Gerrard jest dosłownie mówi zakochany w jego graniu. I że dobrze, że nie w jego dziewczynie. zostanie pierwszym trenerem, to na pewno dostanie szansę, ale... Nie no, 28 lat ma. Nie ma. Nie, troszkę mniej, 26 chyba. Tak, no spokojnie, panie tak? Tomku. No jeszcze masz parę godzin, żeby się do meczu przygotować. Nie, to nie chodzi o to. No to ale dobrze, nawet... Ale poczekaj, nie, wracając na chwilę do Krychowiaka, 27 stycznia kończy Mateusz 28 lat. Także ja byłem akurat przygotowany, bo to za 3 miesiące... Nie, widziałem, że sprawdzałeś w telefonie. Naturalnie, że sprawdzałem, bo mnie zaskoczyłeś, że ma 26, a on w styczniu kończy 28. Nie, słuchaj, ale poczekaj, bo to jest tak, że wiesz, ja mu ten rok odliczyłem, bo miał wolne. Także jest mniej wyeksploatowany. Okay, a druga rzecz... I pomyliliśmy się. W większości z nas wydawało się, że w Erywaniu będzie niezwykle trudno, że rywal potrafi się postawić, zwłaszcza w meczach u siebie, gdzie nigdy wcześniej go nie pokonaliśmy. Nikt się jednak nie spodziewał, że w bramce Armenii będzie wisiał ręcznik. No w bramce ręcznik, ale jakby stał czarek, to byłoby trudniej, bo praktycznie mało miejsca między czarkiem a słupkami. Ale Kłak, my się znamy jeszcze z czasów Iglopolu Dębica, kiedy stałeś w bramce tego klubu, jadąc na Igrzyska Olimpijskie. Jak krzyczał Alek Moja, to słyszał to cały Mielec na stadionie Iglopolu. Ty tam jak miałeś okazję z Alkiem spędzić trochę czasu w Zabrzu. Chorzów chyba też słyszał to Moja, tak? Nie, w Zabrzu to mówili, że jakby chodził słyszał Moja, to pociągi ruszały z Dworca Głównego. Tego nie słyszałem. Był strach, bo tam z wyjściem Moja, to wiesz, łapał piłkę i tam była noga wyprostowana jak kan kiedyś przeciwko Kloze. Nie wiem, czy pamiętasz takie spotkanie. Średnica 3 metry wolne. 3 metry wolne i ja akurat raz nie zdążyłem uciec. Korki do przodu. Ja raz nie zdążyłem uciec, pamiętam, na treningu, gdzie ćwiczyliśmy stałe fragmenty i potem tam z 30 minut się zbierałem z Murawy, żeby wrócić z powrotem. Ale zobacz, trener młodzieżówki, albo się nie rodzą ci lewonożni, bo w Brazylii to się więcej lewonożnych rodzi tych obrońców niż prawonożnych. Tam jest więcej tych lewych związków chyba. Jezus, to żartobliwe. To ale... tak słucham, już miałem Dalka powiedzieć, chodzić, my, bo mówię, odbijają piłkę, mówię, może... Nie, no, wiesz, no. Nie, no, się ubrali, się dobrze wyglądać. Tomek prosto z wesela. Muszę? Dzisiaj do kafy. Tomek prosto z wesela, także. No akurat tak, wczoraj miałem wesele, no ale praca pracą.
Nie widać, bo no. Dlatego profesjonalista przygotował się poważnie do programu i wczoraj nie lata w normalnej piłce jakiś asystent przy linii robi w ślizgu. Tomek, no, to mnie nie musisz tłumaczyć, bo ty masz 6 meczów w lidze mistrzów, jazd 200. Przed mikrofonem. Nie, ja powiem, jeden mecz zagrany się liczy jak twoich 600. Ja powiem, ty masz muzyczkę w telefonie, mi ją grali na murawie. Romek. Ale sam piszesz? No, czy imś piórem? Nie mam z tym z pisaniem problemów. Natomiast jest nas kilka osób tam, jakby, które tą książkę obrabiają, tak? Fachowo to nie wiem, no, wy wiecie dobrze, jak to Roman już niejedną napisał, jak to się robi. Ja tylko oczywiście jakby mówię swoje wspomnienia. I coś tam o hajcie jest w tej książce? O Tomku? Uch, powiem szczerze, że coś tam chyba umieszczę, bo spotkaliśmy się kiedyś w Konstancinie. Ale nie, no czasami problemy są najczęściej u tych, byłem co są za bardzo szybki. Przygotowany tam. To ja wiem. I nawodniony. I nawodniony. I ja uważam, że... Słuchaj, no, ty miałeś tutaj sprostować, kto jest gruby. Słucham, Mateusz, powiem ci szczerze, zobacz, ja jestem ładnie, mogę się zapiąć, a ty jak tam u ciebie? Proszę, zobacz, bardzo. No, proszę bardzo. Nieładnie. To jest gruby? Mati, ty powiedziałeś. Dziękuję. I następna wizyta Romka Koseckiego w Cafe Football 2029. Do zobaczenia w internecie. Ja jeszcze tylko zapomniałem jednej rzeczy tutaj państwu powiedzieć. Justin Bieber był reporterem podczas tego wyjazdu. No, Romek, mówię. Mamy Justin Bieber. Ale małpki nie miał. No, ale widziałeś, czapeczki mu tylko brakowało, bo szczuplutki, czarne włosy. Jeszcze raz bym to zobaczył. Jeszcze raz bym zobaczył ten wywiad, panie Romanie. Pobraczaj Matego, którego nie ma w studiu na przykład przez pół roku, nie? I potem by przyszedł, by był strasznie strenowany, przypuszczam. Ja? No, oczywiście. Mati, nadwaga. Trema. To swoje robi. Romek. Siwy włos. Siwy włos, a Romek, teraz. Romek, ze mną w studiu jest jak z tobą na imprezie. Pół roku cię może nie być, wchodzisz, tak jesteś królem. To też prawda. To też prawda. Dobra riposta. Dobrze uderzyłeś. Dobra riposta. No, okej, to się zgadzamy. To się zgadza. Romek, jak wchodzi, to jest jak Mariusz Piekarski, jak Romario, że wszyscy stoją przy barze, dyskusja, Romario wchodzi druga, zapraszam. Zabiera. Ma być 3-0? Ma być 3-0? Piłkarski poker. Ma być 3-0. A ty nie i długo, nie? Coś poważnego jeszcze na nie, koniec? Ja chciałem jeszcze dużo powiedzieć, że to co 5 meczy, to jest tak na poważnie. Meczów, panie meczów. Komentatorze, no bardzo pana proszę. No, to i to jest poprawnie, no, tak poszukaj się, bo to dzisiaj ty... polszczyznę za no ja każdy... wiem, meczów, niewidomi, niewidoczni, to samo, tak? No, prawie. 1-4. Panie Romku, to ile waży piłka? No na pewno mnie jeden. Lepszej puenty nie będzie. A czemu mnie ode mnie? No bo ją puknąłem. Lepszej puenty nie będzie. Roman Kosecki, Tomasz Hajto, Roman Kołtyn. Serdecznie dziękujemy za tę dogrywkę. Cafe Football. Nie ma takiego prawego obrońcy, jak miało Southampton i Derby, bo pewnie byłby w 11 kolejki, gdybyś ty dalej grał. Dobra, to tak wiadomo, że żartujemy sobie w kuluarach, ale trzeba powiedzieć realnie tak, że... Żartujemy, ale te 5 ciastek na mecz by dostał. No, no akurat to dużego talentu nie miałem, ale akurat to miałem, więc to nie ma co się okłamywać, ale... A Liga Włoska to byłby dobry kierunek, czy jednak upieramy się, że Kamil powinien pozostać w Anglii i tam wykorzystać ten swój gaz, jak to mówi opinionista Hajto? No, mnie ta liga w ogóle nie imponuje, poza mówię Napoli i Juventusem, to są dwa niemożliwe zespoły, a reszta zespołów to jest siermiężna dla mnie piłka, przesuwania się. W tym momencie kibice Romy Interu wyłączyli telewizor. No to mnie nie interesują kibice Romy Interu. Natomiast przekonamy się jeszcze. Zobaczymy, co będzie, jak któregoś dnia Polsat kupi prawa do Ligi Włoskiej. Co wtedy? Może wtedy się rozwinie i będzie okej. Okay. Zdaj dołączy do nas człowiek ze sztabu reprezentacji Polski, znaczy Polsatu Sport, Marcin Fedek. Dzień dobry. Udało mi się tu wejść. I jak tam ostatnio? Puszczają cię na treningi te taktyczne, czy zamykają przed tobą? Nie, się dopiero zaczęło. A jak było ostatnio? Było różnie. Dzięki niemu jest ta nazwa Turbo Grosicz. Na pewno ci za to dziękuję, bo to na pewno... Masz go na, bardzo... masz go na procencie? Nie, jeszcze nie ma dobrego szampana, to sam mu to powiedziałem. Ja. Tu menadżer Kaniewski, menadżer Siara, menadżer Szczutkowski. Wszyscy ci szukają tych kontraktów, firma za firmą, billboard za billboardem, reklama za reklamą. Odnalazłeś się w tym świecie? Menadżer Hajto. Coś nowego, uwaga. Jest.
spokojnie. To ja na pewno tak na imię jak Krot, nie? Więc imię zostanie. Także jest jakaś dzisiaj chyba duża impreza. Wiem, tam na Instagramie helikopter nagrany. Jak opuszczał Monako. Jak opuszczał Monako i mówi... Przez Jastrzębie. Przez Jastrzębie do Warszawy na reprezentację. No, i akurat... Tomek, ty naprawdę masz swoje 10 minut. Instagramy, Twittery, Facebooki, reklamy, wizyty w zakładach pracy. Minut? Moje 10 minut po 25 lat. Bo... Ważna rzecz, bo mamy te dwa mecze. Przypomniał mamy... mi się ten cytat. Welcome to... Ktoś taki z prezesu PZPN-u kiedyś po angielsku powiedział. World Cup, tak? In Poland? Ale ty jesteś złośliwy. Znaczy nie, tylko spokojnie z tą ligą włoską, bo to widzę, że się zapalił telefon na czerwono. Na koniec jeszcze zapytam Kamilę, jak się czuje z tą świadomością, że jest 82 km na godzinę wolniejszy od Geparda? Można poprawić. Ale o Bolda tylko 7. Nie, nie, właśnie, to było ciekawe rzecz. Ale to była moja te... Twoja średnia... Prędkość z meczu. 30, tak? 30-33 średnio na godzinę. Prawa jest nie zabierają. A 37 Usain Bolt. Nie, tam chyba było mierzone bez piłki. Naprawdę ciężko, wiesz, z prędkością. Wiesz. Mało piłkarzy, wiesz, jest takich, co z piłką potrafią tak. Ale mi się na przykład właśnie... A patrzę na Kakę, to mi się zawsze wydaje, że on z piłką jest szybszy niż bez. No, pamiętasz Müllera? Pamiętasz za Roberto? Oni mieli tak, że oni z piłką jeszcze przyspieszali. Gorzej było dogonić z piłką, jak bez piłki, nie? No, Gepard na pewno bez piłki jego. No, na pewno. Stali eksperci, Tomasz Hajto. Dzień dobry. Prosto z imprezy Andrzejkowej, ale dojechał na czas. Niezmęczony. Ale są takie rzeczy, że no ja nie wiem, jak ja zagrałem mecz, na drugi dzień miałem rozruch, to całą niedzielę siedziałem w domu, odpoczywałem, bo wiedziałem, że w poniedziałek jest znowu harówka. Nie zawsze, ja pamiętam. Proszę. Nie zawsze. Niemczech akurat zawsze. Ja pamiętam, jak na przykład po dużych meczach Bundeslidze jeździłeś do Holandii, do takiego klubu z plażą w środku. Z Tomkiem Iwanem, także tutaj dzisiaj wiesz, on nie buduje. To jest, taki... poczekaj, no ale to jest... Ale z Tomkiem to się nie liczy. To... Ale jak, no? Ale odpoczynek nad jezioro z kładami i nad jezioro odpoczyn na piasku z rodziną, to jest zły odpoczynek? Ale słuchaj, przecież to była plaża w środku, w dyskotece. Tak, jasne. No, teraz... W Rotterdamie. Tak czy nie? Jest taki lokal z plażą w środku? Jest z plażą w środku. A skąd ty wiesz? Jest, ale to było po sezonie. To wszystko jest dla ludzi. No. To mi mniejszy talent, a większy... charakter do pracy i takie samo zawzięcie, że ty chcesz, że to... Ja pamiętam w Hutniku Kraków, Mati, zostawałem po treningach, to się ze mnie śmiali, tak, więc... Z ciebie? Ktoś się śmiał? Tomek, niemożliwe. No nie no, mnie nazywali Janosik, to nikt nie wie w Hutniku, tak. Dlaczego? Proszę, że niby tylko Zabierałeś bogatym, oddawałeś nie, biednym. Nie, tak? Że zabierałem te deski z getrami, z butami i jeszcze kości kiereszowałem, nie? No takie czasy były, tak, ale gdzieś... I jechaliśmy na mecz ze Szwecją, brakowało nam punktu. Nawet nie zwycięstwa, tylko punktu. No i niektórzy mówią, że przez ciebie nie było remisu, bo kopnąłeś Ljungberga i się zaczęło. Ja? Nie pamiętam w ogóle. To na pewno boli, że żyliśmy, czy graliśmy z Tomkiem. Z Tomkiem byłem przecież wiele lat razem w pokoju, że graliśmy w czasach, kiedy... To był ten taki najbardziej zadymiony pokój na zgrupowanie. W 2004 roku... 2004. Przepraszam, w 2004 roku... 2004. 2006. Niech nie będzie, panie Mateuszu. I... Dobrze. Świerczok, który wszedł na murawę. Słuchaj, wiesz co, on zepsuł sobie ten debiut tym, że na początku ja mu się wydawało, że może przyjąć, a prawie się potknął za chwilę na tej piłce, bo szybkość gry, presja ze strony... Wiesz, jak Tomak to zawsze mówi, nie przewracaj się na chlebie. Szybkość gry... A gdzie jest sprzęt? Znaczy, tylko jest kot w pokojach, a ja mówię nie, tylko Tomek, w lobby. Ty zawsze jakby na swoje potrzeby tutaj znowu zmieniłeś, bo to kiedyś nie pytałeś się o żaden sprzęt, tylko pytałeś się, czy minibar jest otwarty. Nie, no nie ma sensu o tym rozmawiać, szkoda czasu. Kein Thema, my die Tür ist in geschlossen. Czego też napisy trzeba teraz dołożyć, bo tak. Nie wszyscy. Drzwi są zamknięte. Dobrze, panowie, to zamykamy też nasze posiedzenie dzisiaj futbolowe. Tomasz Kłos, Tomasz Hajto, Roman Kołtoń. Pan Tomek trochę będzie zmieniał optykę. Chciałem się zapytać jeszcze o strój na dziś, czy nie wiem, prosto z filharmonii, z teatru, czy... No, jak się wczoraj dowiedziałem od Romka, że przychodzi Maciek, no to mówię, muszę się ubrać elegancko. Dwa, to już nie mistrzostwa Europy z krawatem, tylko mówię, muszę przyjść w muszce, bo są mistrzostwa świata, więc...
poważny program, myślę, że poważny Polska, prowadzący. Polska jest dzisiaj zaszokowana, mówiłem ci, muszka, spinki. Dobrze, że to nie nasz problem. Chyba, że trochę zapomnieli z Kolumbii. Dobrze, że to nie nasz panie problem. Panie Muszka. Panie Muszka. Myślę, że na najważniejsze to dla piłkarzy, żeby troszeczkę w tym kraju po sezonie spędzić. Tomeczku, w Polsce była korupcja? Czytam, że nie ma winnego. Nie. Jak wszyscy są świadkami koronnymi, no to kto ma być winnym? Przez Roman Kołton pisał między innymi też. Kto ma być winnym, jak wszyscy są świadkami koronnymi? Natomiast dużo. Mati, a mogę jeszcze generalnie, bo tutaj... Proszę bardzo. Wszystko można dzisiaj. Bardzo dobrze. Nie, bo... Byłeś na Drodze Krzyżowej? Byłem. Poświęciłeś jajeczka? Tak jest. Do spowiedzi byłeś? Tak jest. To możesz. To może. Tomeczku, słuchaj, ucz się. Piwo i pilnuj gości. Ja to wszystko mam na drodze. Dobra, ostatnie zdanie. Ja powiem tak, ja powiem tylko jedną rzecz, Romek. Ja tylko, Romek, powiem jedną rzecz. Ja tak rozumiem, że to twoją wypowiedź. Panowie, za chwilę... A tutaj nie ma składu. Za chwilę zajmiemy się tym, co tygrysy nawet Wielką Niedzielę lubią najbardziej, a więc personaliami. Natomiast tutaj nie chcę redaktorowi Hajto przerywać tego śniadania niedzielnego, wielkanocnego. Także teraz materiał Szymona Zaworskiego publicystycznie zaryzykował tezę, że największym wygranym tego dwóch meczu został Jacek Góralski z Ludogorca bułgarskiego. Ty cały czas jesteś głodny treści, emocji, przeżyć. Jestem głodny. Halo. Kruchy grunt. Trzęsąca się ziemia, ruchome piaski. Dobrze, panowie, Góralski. Tomek, muszę werbung wywołać. No potrzebne jest, ktoś to wiesz, za to wszystko zapłacił. Nie, ale to widzę, że tutaj wiesz, przyszedłeś z notatkami. Dzisiaj masz... A nie, to chusteczka, to Romek ma notatki. Kazań też piękne miasto. Miałem okazję kiedyś być przy okazji walki Mariusza Wacha z Aleksandrem Powietkinem, także taki mają swój Kreml, mają kilka ciekawych miejsc, dosyć wcześnie robi się ciemno. Ale no nas też... te ciekawe miejsca, o których ty mówisz, nas nie interesują, nas nie interesują wyniki sportowe. Ja już jestem za stary na tamte miejsce, które pan myśli. Pan Tomek jakby pojechał, to może... Pan Tomek to jest trochę starszy od ciebie. Ja uważam, że z jednym, tak jak Schwarzenegger powiedział, nie? No pain, no game, nie? Nie ma bólu, nie ma gry. Panowie, ale poczekaj, Roman, jedną rzecz. Ja ci powiem tylko krótko, tak jeszcze żartobliwie. Jaką prostą rzecz. Czasami idę, nawet w moim mieście, idę tam odebrać córkę ze szkoły, idę koło boiska, które tam niedaleko mnie jest, gdzie zaczynałem. Dlaczego ty masz całe życie ten akcent boiska, a nie, no nie normalnie bo ja boiska? No bo ja pochodzę z gór, może dlatego. Ale słuchaj mnie jedną rzecz. Leżą piłki. Akcent bardzo fajnie, mi się podoba. Ale słuchajcie, i leżą piłki, nie? No i idę koło tego boiska, żeby odebrać córkę. Ja zawsze tą piłkę kopnę, która leży. Wezmę, pożongluję, nawet jak idę w budynku. A dzieci przechodzą i on przechodzi nad piłką, żeby piłki nie dotknąć, nie? No to ja mówię, no to bo my dzisiaj mówimy, wiesz, no ty masz ADHD nieleczone, dlatego musisz dotykać. Tak, ale dzisiaj temat jest... Jedna rzecz na koniec. Prezesie, ja jeszcze sprowokuję prezesa. Tomek, jak jesteś okrągłego, musi dotykać. Choćby nogą. Islandzki... Nie, no, to umówmy się, to jest absurd, że pani od polskiego prowadziła WF. Ale takie absurdy ma w naszym kraju. Nie, no ja... No tak, ale... Myślisz? Ale... Jak myślisz? Nie. Jak myślę? Ale Mateusz, o czym ty mówisz? Jak myślisz? I potem my się dziwimy, że u nas mamy... Panie Zbyszku, ja akurat chodzę na wywiadówki, żyję dzisiaj życiem szkoły klas 1-3, to... Ja mam, to pani wychowawczyni ja mam nie prowadzi ja 13-11-letnich wnuków i też chodzę, i też lubię, i też wiem, co wpisz. Pamiętajcie, myśmy kiedyś mieli... Ale Mati, ja mam 70 prawie lat i wiem o tym, Nie kokietuj! On jest młodym ojcem i mówi tak, nie no poważnie, to pani polskiego prowadzi... Ja jestem młodym ojcem, moi koledzy w moim wieku mają dzieci po 20 parę lat. Cajt. Także... Aha, i chciałem powiedzieć, że w ogóle to młody ojciec to jest Romek, a nie ja. Wiem, no. Wiem, a tutaj wie, ale to Romek pomylił, że wie, że w pewnym momencie się powinno być dziadkiem, a nie ojcem. O jest błąd w warze, to jest parę dni za dymy, jest błąd w wacie, to jest problem. To jest dobre, tego nie... Tak. Ale wymyślił teraz. To ja bym proponował Matej, żebyś te waty jednak płacił. Wszystko jest zapłacone, to za złotóweczki, słuchajcie. No. Jak to pobudziło moją wyobraźnię do tego, co trzeba robić, żeby nauczyć się rozmawiać z piłką i żeby piłka cię słuchała, bo Mati, widzisz, z piłką to jak z narzeczoną, nie? Nie znam. Musisz ją kochać, pieścić i szanować, bo jak ją stracisz, to się później nabiegasz jak cholera. Nie? A tutaj widzisz... Na czasie. A tutaj...
Tutaj, trener jest niesamowity.